No dobra, po 10 latach przerwy zobaczmy, co ja tu właściwie ostatnio robiłem. Wnioskując po moim położeniu, biłem się z Waskim i go pobiłem. To miałoby więcej sensu, niż chciałbym przyznać, że ma. Mam sporo miejsca w znaczy w party w stoku. Ogólnie dużo rzeczy, które mógłbym pewnie teraz zrobić. Ważne pytanie, czy ktoś ma jakieś skille, których się może nauczyć? Ma. A ja z chęcią pouczę demonów skilli, zanim będę je dalej fuzjował. I wciąż się muszę zdecydować, czy będę chciał coś robić z Eden i Alice. God damn it. Czemu to jest taka trudna decyzja? To nie powinna być trudna decyzja. To powinna być najłatwiejsza decyzja mojego życia. Daleki jestem. Dobra, czyli tak, Waskiego mamy z głowy. Mamy od zajobu rzeczy do zwiedzenia tutaj za to. Z tego co widzę. I wydaje mi się, że jeszcze parę questów mieliśmy do zrobienia. Questy. Trzy klucze to akurat na później. Mamy 5 questów w sumie. Konsu. Bal. Głupia sukwa. 10 smoczych łusek. I 2 amnitashowery. Jezu Chryste. Czy naprawdę sądzicie, że biorę kogokolwiek amnitashowery? Bo mnie się nie wydaje. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Najwyraźniej teraz tego nie znajdę. Wyśmienicie. Żeby nie rzec wręcz cudownie. Dobra, kiedy indziej to zobaczę. Zastanawiałem się, gdzie mogę ustalić, żeby pokazywało mi mój status na tym, na Discordzie. Jako, że streamuję. Dobra, jako, że i tak musimy zdobywać się tak smoczych łusek, to można przy okazji zachwaw nie odpowiedzieć. Ale w praktyce jest to bardzo zbalansowana rzecz. I nikt nie mówi, że jest inaczej. Yes. Hama wchodzi jak powinna. Czy ja będę chciał Fafnira spróbować przekonać do siebie? Mam dużo slotów niby, a to jeszcze trzeba fuzjować. Słuchaj, na pewno się dogadamy. Wszystko w porządku? O. Ale to było przyjemnie proste. Trzy ambrozje, nie mam niestety. A jeden limestone to znacznie lepszy deal. Więcej kasy, no dobra. No i fakt nie spada. Miło i przyjemnie. Czy. Jeszcze tylko jedno. A nie mam włączonej poczty. Wyjątkowo jak na siebie. A czy was mam? Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że jednego przynajmniej miałem. Nie miałem. Czas naprawić. Ej, Fuki, chodź do party. Pff, na siłę, proszę cię. Chciałbym, żeby rekrutacja demonów była zawsze tak prosta jak dzisiaj. Holy fuck. Ależ człowiek byłby szczęśliwym ludziem tego świata. Dobra, was mogę już pobić. Bez kryta niestety, ale przeboleję.
Siadamy, ale w ogóle ich pobić. Jedną turę. Mogę mieć problem. Zależnie od tego, co Cerber wymyśli. Eee, zaj to bezpiecznie. Sama Lachezis mi raczej wiele nie zrobi. Podpiecznie jest słowa raczej. Bup. Bup. To jest wesenie. Dobra. Jak tam wyjebywanie się? Ej! Nie planuję, okej? Okay? Cześć, co? Cześć, Zydzik. Na razie idzie zaskakująco dobrze, bym wręcz powiedział, bo udało mi się wyrekrutować dwa demony. Który, z czego jednego miałem już wcześniej, a drugi jest zupełnie nowy. A mianowicie Fafnira miałem wcześniej i Fukiego, jak tak nie miałem. O, nie mogę mieć więcej Poison Jamów. Nawet nie jestem pewien, czy kwalifikować to jako nice, czy niekoniecznie. Ale generalnie plan jest taki, że dzisiaj ani razu się nie wypierdolę. Jeszcze nie wiem, jak dobrze ten plan mi wyjdzie. To się okaże. Na chwilę obecną moim planem jest pobiegać sobie trochę pozgarniej rzeczy, bo wiem, że będzie mi prędzej czy później maki brakowało. A przy okazji, jak się uda jakiś poziom wbić, to dobrze, bo mam sporo demonów w tej chwili, które potrzebują expa, żeby się nauczyć nowe skilli. Goddammit. Dobra, zmieściłem się. I w którą stronę się szło po te relikwie? Tędy? Nie. Tak, nie. Tędy? To chyba było tędy. Tak, tam nie widziałem. Miałem nadzieję, że mnie nie przeuważy. To się źle skończy, pewnie. Nie wydaje mi się. Nic się nie zapasa. Jeszcze czego? Pamiętaj, dziękuję Bogu za Reflect Fizza. I będę to robił tak długo, jak będę go używał. Katastrofa? Może być katastrofa. O ile mi akurat go nie zatnie. Ja tu boję się za każdym razem, widzę, że mi tak gierze się, bo on takie... Czy to jeszcze w stanie, czy już nie w stanie? O, oh, wow. To zdecydowanie poszło dobrze. Jaka jest szansa, że Mahama on wejdzie w rank D i dlaczego za mała? O! Boże święty, nie poznaję tej gry. Nie, ironicznie nie poznaję tej gry przez to, jak miło jest się dla mnie. Człowiek zawsze się w takich sytuacjach zaczyna niepokoić, bo wie, że wszystko co dobre kiedyś się musi skończyć. Z drugiej strony mogę powiedzieć, że w takim razie trzeba korzystać póki jest. Dawaj mi to. I tak nie korzystam z magasłoki w walkach losowych, a tak to przynajmniej będę się musiał nieco rzadziej cofać. Co jest spodem pozytywem? Cześć, pesku. Firebreath mi tu nic nie da, nie mam przerówek, więc mogę pewnie dobrze go strzelić, nie... O, trafił. Jeszcze jeden Mahamaum. I powinniśmy go dobić. Nice. Tak, wpada, wpada, kasa wpada, wpada. Żeś nie umierać, żeś nie umierać. Ja w niego wbiegłem, prawda? On będzie miał pierwszy turę przez to, prawda? Nope, nie tym razem. Przysięgam, pewnego dnia się zamachnę i rzucę w ten PSA w ten sposób. I rang da mi przez to przypierdoli kompletnie.
Wierzę w ciebie. Przepraszam, że w ciebie wierzyłem. Już nie będę. Dobiję czy nie dobiję? Nie. Popatrz, nie zabiję Celbera. Ale nie zabił Celbera. A całkiem spada ekspert tak w sumie idzie. Głównie dzięki tym rangom. Chyba weźmy się o takie nimy. I gdzie ja chciałem iść tutaj w prawo? Bo tam są relikwie, a potrzebuję hajsu. Więcej kasy. A przy okazji dwie rangy. Powiem tak, wydaje mi się, że rangy w tej chwili to nie licząc wszelkiego rodzaju mitam, absolutnie najlepsze źródło XP, jakie możemy mieć. Więc przy okazji wpada nam sporo XP. Czy to daje najmniejsza platformówka? Biorąc pod uwagę, że już miałem problemy dzisiaj ze skakiwaniem, to coś może być na rzeczy. I cześć, dzień dobry, tak sobie tego. Jolo! Damy radę, czy nie damy rady? Celberze, wykaż się. Au, dał radę. Holy fuck. Jeszcze dwie takie walki i powinien mieć poziom. No mi tama. I dwie rangy. Nie podoba mi się to. Obawiam się, że muszę użyć Spyglass. Zobaczyć, na co ta Adamitama jest podatna na Fire. Dobrze się składa. Nie mam Fire Gemu, prawda? Mam Fire Gemu, ale nie mam Shardu. Dawaj. Nice. To weszło dokładnie tak, jakbym chciał, żeby weszło. Teraz jeszcze tylko nie umrzeć od tych rank, już w ogóle będę bardzo content. To mu taką mu bije dużo więcej niż myślałem, że bije. A dobra, z tym już niestety niewiele poradzę. Mogę sobie już i tak próbować. O nie, nie starczy. Fire by musiał być jakieś 5 razy. Było blisko. Okej. Okay. Czy mimo tego Nista jest w tej chwili nie wierzy w jedno rangdy, czy mi się wydaje? Jeżeli Winfrey. Jest szansa teraz, jak o tym myślę. Chciałbym, żeby Fosunus się nauczył tej chwili spredomy przynajmniej. Hades Blasta już przeboleje na zasadzie. No, nie musi być, fajnie by było. Ale Fizz Predoma jest bardzo przydatna, dopóki nie będzie mniej wersji wyższych tego. Na pewno to będzie Mitama, prawda? Aha, a to ci Mitama. Za to rangę powinien być poziom. To jest zabawna stawa, bo gdybym teraz został z rank do 1 na 1 bez many, to jedyny sposób, żeby zakończyć tę walkę, to byłaby ucieczka. Bo oboje reflektowalibyśmy w siebie ataki fizyczne, a ona no, jednocześnie nie mogłaby mnie trafić wiatrem. Bo mam nula. To musiałby wyglądać absolutnie dumnie. Mana mi się kończy powoli. A dobra, i tak głównie chciałem tak naprawdę przyjść tutaj po te relikwie. Aniżeli po coś więcej. Więc akurat będę mógł zaraz się cofnąć. 69, nice. Bardzo nice. Manite. Zawsze to wypełnienie ostatniego slotu, I guess. O Jezu. Ale pięknie to zrobiłem. Delicje. Buffa w nie idę. I niestety rankę miała pierwszą turę. Wierzę, że ktoś mnie fizycznie jebnie. Mnie. Tak. To się nie skończy dobrze. No dobra. Ale lećmy tak w takim razie.
Ten Poison nie powinien chyba aż tyle. Monka Giga. Weź siebie wylecz. Zawsze w takich sytuacjach mogę sobie powtarzać, że mówiłem, że nie powinien, a nie, że nie będzie. Weź pas. Jaka jest szansa, że zabije rankę w tej turze? Tron musiałby nic tak nie znać. Pojawę tą. Ja się nie skończę, to dobrze. Coś czuję. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Idealny scenariusz to ten, w którym Wingard trafia w Totaga. A, Fasuno Shippat. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Żyjemy w świecie pełnym niefortunnych zdarzeń. Zamieńmy ciebie na kogoś, kto też potrzebuje expa. Lilith, czy ty masz wszystkie skilla? Tak, szkoda. No, czy masz wszystkie skilla? Nie, czas to naprawić. Ja nie chcę teraz postawić demony, żeby dostały expa za tę walkę, jak tako. Ty masz wszystkie skille. Ty masz wszystkie skille. Skadi może nie mieć. Yep. Ma dwa bariony do nauczenia się, więc tym bardziej dobrze było, żeby się ich nauczyła. Ryan. No bo to jeszcze wrzucę jakiegoś trzeciego demona do tych, do skinny. Faf, nie masz coś ciekawego, bo sam mask snu, ale knulolak niby jest spoko, ale nic specjalnego. Ty też nie masz nic specjalnego do nauczenia się. Chodź tu. Akurat ma było podanie też wyszło. Autowalka wystarczy? Będę się łudził, że tak. Essa. Alice i Fafnir. Concentrate them. Abyssal Mask. Dobra. Czyli jeżeli chodzi o tą część mapy, to mam wsio, bo tutaj już nie było żadnych tych. Żadnych relikwii, niczego. Tam wrócę się szybko wyleczę. Ja i teraz jesteśmy też w o tyle dobrym położeniu, że możemy w miarę rozsądnie zwiedzać mapę i nie bać się za bardzo, że nas pobiją. To jest duży pozytyw, uwierzcie mi. Kupię parę dżemów, żeby mieć na mitamy. Nie mam dalej dżemów, czas to naprawić. Ej, muszę zobaczyć, czy mam jeszcze te. Jak one się zwały? O, to się da kupić. Dampnery chcę uzupełnić. Cześć, Edgecutor. Dzień dobry, tak. I teraz za ile sprzeda się wszystko, co znalazłem? Drobniaszcze, ale zawsze coś. No dobra, na 69 chyba nic nie było. Wydaje mi się, że nic nie było. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie ja chcę iść? Chciałbym zgarnąć te imany przynajmniej. Ja nie wiem, że będę potrzebował imanów jako tako, więc spróbuję zgarnąć tyle, ile mogę tutaj w miarę możliwości oczywiście, tak? Bez jakiegoś bardzo intensywnego biegania po każdym możliwej okazji. Coś dobrego, agility, sens, zawsze coś. Czy to tutaj się spada? Tak, to tutaj się spada. Się masz? 10 chwały. I tak. Widzę, że tu jest jeden Miman.
A tu są relikwie i mogę zgarnąć jedno i drugie na raz tak naprawdę, więc dawać mi to. Realnie moim planem na dzisiaj byłoby, żeby jako tako ogarnąć całą tę strefę, potencjalnie porobić sidequesty i zobaczę, jak wtedy będę stał z czasem po tym wszystkim. Oh crap. Co gorsza, to... Oh crap indeed. Nic ode mnie nie dostaniesz, bo nie możesz mi dokładnie nic zrobić. Ale Titanomachia mi zajebieca... O nie. Na szczęście nie. Byłem pewien, że Titanomachia i będę przyoczył strasznie na to. Dobra. On ma 1000 HP. Podałoby coś z tym zrobić. Mamu to... Pamiętaj, że już muszę czegoś używać, to chyba najjasniejsze. Co mam? Zandaj do niego? Nie mam pewnie elektrycznych ataków, co? Nope. Mam Hamaun? Hamaun. Boję się trochę tego, co mi zrobi ten Yamato no Orochi. Ale jednocześnie nie mam za bardzo czego z tym zrobić, tak naprawdę. Więc no... Co ja mogę powiedzieć? Ktoś zaraz padnie. Tylko zastanawiam się, czy całe palty, czy tylko fuki. Czy coś pomiędzy. Do takich chwil gram w SMT5. O mój Boże, to nawet mu nie zadaje dużo. Najgorzej. Tym razem już nawet nie chcę mi się przywoływać demonów. Smaczołowska. Czyli ogólnie smaczołowski możemy dostać też z Orochi. To fajna rzecz akurat. Dobra, to teraz jeszcze raz. Ty potrzebowałeś... Przypominam, że dokładnie w ten sam sposób bijemy węża, który był bossem w Abscesie. Że stwierdziłem, że pierdolę, nie chce mi się biegać z całym party i wystawiłem go na reflekty. Dobra, tutaj mamy parę demonów, relikwie. Tu mamy jednego Mimana. Czyli najbardziej by nas interesowało, żeby się dostać tu. Zobaczyć, co jest tu. Tam jest skrzynka. Dobra, czyli generalnie tutaj w górę. Tylko najpierw... Nie, to będzie na górze. Tym razem to będzie Mitama TFTF. Ej, dwa my kaszałedy. To jest bogactwo akurat. Zwłaszcza, że potrzebowaliśmy ich do questa. Tu są same fuki. Szkoda. Fuki nawet mi się specjalnie nie chce bić, szczerze mówiąc. Niestety była tylko jedna relikwia. I teraz tak, w dół mi się opłaca iść? Chyba nie. Więc pozwolę sobie wbiec tam na górę. Nie spadaj, nie spadaj, proszę nie spadaj. No bo teraz jak już jestem sprytny i jestem tutaj, to gdzie dalej? W lewo po Mimana, w prawo po zwiedzanie. Najpierw w lewo w takim razie. Tutaj Fafnir lata, potrzebujemy łusek smoków. Fafnir! Daj łuskę. Sunshot to chyba wciąż moja najlepsza opcja tutaj. Nie podoba mi się odrobinę to, że tutaj połowa demonów jest odporna na fizyczne rzeczy, ale jakoś to przeboleje.
No niestety, akurat jeżeli chodzi o odporność na fizyczne, to nie mam jakby specjalnie dużo możliwości z tym partykiem obecnie. Nie chcę, oni sami się zabijają, więc... Smoczy łuski? Całe dwie. Albo mam 5 na 10. Teraz tak, tutaj... Powinienem chyba górą przejść. Jedyne o co proszę, to żeby się nie wypierdolić w jakiś strasznie głupi sposób na dół. A propos, ten Miman też nie chce się wypierdolić na dół. Ma 100% rację. 155. Dobra, co jej powiem mapa? W lewo mam... Chwałę, skrzynkę i Mimana, a w prawo mam zwiedzanie. Czyli najpierw pójdziemy tam, gdzie już wiemy co jest. Adigilimy Kali. No dawaj, fajnie będzie. Cofam to co mówiłem. Nie będzie fajnie. On mi zabił Trona. Moją jedyną sensowną... O mój święty Boże. Chodź tu Tao, bo nie wytrzymie. I tak się mogę bawić. Ha, ha! O wow. O nie, to słabość. Moja jedyna. Nie no, chyba nie jedyna, ale... Jeden cyk to trochę mało, ale... Przeboleje. Czemu te serpety muszą być takie tankowate? Czemu mój serber nie może trafić jego? Mały już tutaj sam się zabił. Idą dostała poziom. Co to jest? Tylko jakieś 1,5 miliona expa na poziom. Dobra, teraz jak tutaj na górę się wchodzi? Zgaduję, że jakoś bardzo dookoła. I wiecie co, chyba chcę skrzesić tę na... Tą wstawaj. Wracaj do party. Tak, wiem, nie mamy revival skilli, przeboleję to. O, Nebidas. Kazał się, żeby spróbować go znegocjować. W ogóle nie mam wrażenia, że powinien spróbować całe te party znegocjować. Ale raczej nie w sytuacji, kiedy jest cała trójka. Bo wtedy trochę się boję o resztę mojej drużyny. Chociaż, chociaż. Że jest jakiś cena, to jakiś pies mi wyje za oknem. Blisko wystarczająco. Może jednak. Nice. Dobra, i teraz Dogin i Mekalu już powinien mógł negocjować w miarę rozsądnie. Au. Ten Cerber się bronił. Trochę. Dlaczego to robię? A przeżyć. O! W jednej gili Mekala nie chcę, żebyśmy zabijali starszych ludzi. Ja nie zabijam starszych ludzi, ja zabijam tylko starsze demony. To nie to samo. Trzymaj Stone, I know, right? Nie wiem, co ja bym bez nich począł. Esencja Poninusiego... Ale wszystkie faki, które giwuje o Kuninusiego. O mój święty Boże.
299 chwały. Dobra. Teraz tutaj jeszcze jest właśnie, jest skurwysyństwo, do którego się muszę jakoś dostać przez szereg Gilmekal. A Boże, to jest walka, która mi się nie podoba. Na pewno się uda, TF, TF. Vitality z Gilmekalą. Przejebię to. Wiecie, że ja to przejebię, prawda? Why? No. Znaczy, ja wiem, że dawałem sobie od cholery nic sensów, ale... Why? Przypominam, że nie dałem ani jednego punktu manualnie w Vitality. Mam 49. Kiedy miałem kala, masz te... Why? Zawsze mi się dało, że on jest bardziej tankowaty. Nie, jak ten pies jest w stanie utrzymać ten sam ton przez jakąś minutę. Wydaje mi się, że husky miały to do siebie, że potrafiły takie bardzo przyciągłe wycie robić. Ale głowy nie dam. Ale trafił. Jak on to robi? A, przynajmniej Murakumo się sprawdza całkiem dobrze jako umiejętność do bicia. A, 6 łusek. Właśnie, bo ja w końcu nie zgadnąłem jeszcze tego cholerstwa. Słuchaj, Sarmata z szabelką w ręku. Chce by się bał, lecz ja nie... Oj. Chyba zaraz poczuję lęk. Poczuję lęk. Nieironicznie zaczynam się bać. Throne, masz jedną robotę. Miał jedną pierdoloną robotę. Jedną pierdoloną robotę. Oj. Hellcrest? Ignoruje Affinity. Aż muszę spalić na mojej Gini Mekali w takim razie. Think before moja Gini Mekala nie ma takich fajnych umiejętności. Ignores Affinity Resistance and Pierce is true. Zaje kurwa biście. Przez ten cały czas byłem aż tak blisko umierania? Holy fuck. Zaczynam się bać. Tak, wiem, nie mam revival skill, żeby się w pełni wyleczyć. Przeboleję to. Dawaj mi hałwę. A co hałwę? Na basko, to już mam ze sobą. To zobaczmy, co jest jeszcze w tamtej nieodkrytej do tej pory przeze mnie części. Na pewno kolejne słony Sarmaty. Dlaczego Glory jest potrzebne? Glory jest potrzebne do Mirakli, czyli wszelkiego rodzaju wzmocnień dla protagonisty. Podobna z nim? Co ja sobie z tym, żeby popsunąć humor? Zapomnij. Nie spodziewałem się tego absolutnie przez chwilę. Oj. Fajn. Fajn. Jak tak chcemy się bawić. Tak, on przeżył.
Jest mini, tylko ja bym sam szedł. Jolo! Nice. Dziękuję, to jesteś jedyną kompetentną osobą tutaj. Madness Nails. Enduring Soul to też nie jest w porządku, ale nie wiem, czy będzie mi jakoś... Oj. Nie będę komentował zaistniałej sytuacji. Dla własnego dobra. Nice, bardzo nice. Spada, nie mam za bardzo możliwości bicia jej Fotsunushi, no ale... Cała reszta może. To mi wystarczy. Spadajmy na dół, to po pierwsze, a po drugie zobaczmy, co jest tutaj. Poza tym, że jedno wielkie pustkowie. Pana chcecie mi powiedzieć, że tutaj nic nie ma? A nie, bo ja po prostu jeszcze jestem w tej części, którą już widziałem. Jak tu spadnę, to nie cofnę się aż tak daleko. Więc mogę zobaczyć, czy to może w przypadku nie będzie... Mytama. Hej, suta. Nie będę narzekał na więcej sut. Zwłaszcza, że pewnie na taki endgame będę fuzjował jeszcze nowe demony, które potencjalnie mogą nie mieć affinity. Mana. Dzięki za manę. Co my tu mamy? Gilimekala. Fuki. Cóż za skład. Zabije go? Zabije. Esencja Lugaru. Właśnie, czy ten? No, miałeś jeszcze coś, czego miałeś nauczyć? Light plewamy na następnym poziomie, więc no wypadałoby go mieć w drużynie. Chyba. To jest takie... Człowiek nie chce, człowiek naprawdę nie chce, ale gdzieś tam w głowie jednak siedzi, że no wypadałoby. Tak. Trochę weźmy się, wyleczmy. O! Fafniry dla łusek. Jak dobrze pójdzie to za przejściem tej części, tej lokacji będziemy mieli już wszystkie łuski, jak tak sobie o tym myślę. Dobra, to teraz tylko czas nie musi mi zejść, bo on sam krytyczne rzeczy. Jezu, jest tak blisko z tym Magatsuki. Ile mnie kosztuje Madako? No, tyle. Dwie łuski. Przekaz, zobaczymy zaraz, ile ich mam. 8. Muszę przestać tak bardzo w nich biegać. Teraz jak to myślę. Najgorsze jest to, że jeżeli walka się skończy w jedną turę, to nie dostajemy bonusowego Magatsuki po walce. Więc teoretycznie w moim interesie byłoby, żeby ta walka się przeciągnęła o turę. To jestem w stanie jak najbardziej bardzo łatwo wymusić. Ja ostatnio to bardzo przydatną umiejętność do zwiedzania. Bo na bo
bogów, jak pomyślę o tym, że musiałbym się cofać za chwilę. Aż by mnie szlak trafił. Przez to się bałem, że co on będzie zużywał własną mannę na białe. Powiedzieć, że byłbym niepocieszony, to jak nic nie powiedzieć. Light Stone. Wow. Może ten Nebulos będzie chciał do mnie dołączyć? Jeden pas. Znaczy, ja bym powiedział akurat, że SNT5 absolutnie nie jest chillowy, jeżeli chodzi o manę. Biorąc pod uwagę, ile kosztują tutaj wszystkie spele. Chyba, że chcesz mi powiedzieć, że gra, w której Laster Candy kosztuje 150 many, jest chillowa, jeżeli chodzi o manę. Ale wtedy to obawiam się, że ja się po prostu z tobą nie zgodzę. Mam wrażenie, że w Nocturne dużo łatwiej było jakieś rzeczy typu Victory Cry, które pozwalały ci tak naprawdę... Ile ja tak Revival Badów dzisiaj zużyję? SEO Stars. Znaczy, no pod tym względem rozumiem, tak? Tylko jednocześnie powiedzmy ograniczamy się w ten sposób do używania tego konkretnego... Magatsuki skilla, taka sporo innych jest równie użyteczna, tak? I dodatku jest to tylko dla jednej konkretnej rasy, więc jeżeli akurat nie mamy aniołów, no to nie mamy tego Sea of Stars, tak? Granie Magatsuki skilla są w tej grze na tyle silne, wow, że Sea of Stars generalnie... Gdybyśmy mieli go używać podczas walki z bossem jako tako, to powiedziałbym, że to jest jeden ze słabszych Magatsuki skillów. On jest dobry, tak jak właśnie my teraz sobie biegamy, żeby zwiedzać, tak? Bo pozwala nam dłużej nie wracać. Ale tak, na bossa nie czuję tego. Dużo więcej uzyskamy tym, że będziemy mogli krytnąć bossa, dzięki czemu tenże boss miałby mniej HP efektywnie, tak? Więc walka by trwała krócej. Plus kryty dają nam, powiedzmy, bonusową akcję, którą możemy przeznaczyć na zbuffowanie się, tak? Czego Sea of Stars powiedzieć nie mogę. Aż to coś jeszcze jest? Wydaje się, że nie. Czyli mielibyśmy całą strefę hinduską zwiedzoną wtedy. Nice! To jest coś, co bardzo mnie cieszy. Dobra, tylko teraz pytanie, co możemy zrobić w takim razie. Możemy się przede wszystkim cofnąć. To jest dla mnie priorytet, cofnąć się, wyleczyć. Oddać mi many i sprzedać relikwie, jeżeli jakieś mamy. Możemy iść do jakiejś innej strefy, o... Tak... Dokładniej podwiedzać. Jedę Ambrozja, o, czyli ogólnie leczące rzeczy. Bardzo przyjemnie. No niestety akurat tym razem relikwii wiele nie... mieliśmy. Może jakaś fuzja. Zobaczyć mogę. Wydaje mi się, że na tym jakże nice poziomie nie ma nic specjalnego. Mogę sfuzjować Waskiego teoretycznie, ale on będzie na wyższy poziom raczej. No, 74 dopiero. Jego umiejętności to głównie nakładanie poisona i ogólnie statusów. Więc pod tym względem nie jest to demon, który mi jakoś specjalnie pasuje.
ma buffo i ma buffo barion, tak? Ale jednocześnie staty mu jakoś specjalnie nie pozwalają tego nadużywać. Na 75 jest Arioch, na 78 jest Huanglong. I tutaj jest Hydra. Czego potrzebuję Hydra, czego ja nie mam? Altos? Chyba Altos. Ciekawe. A jeżeli chodzi o fuzję, na 69 jest Kamal. I Kamal... O, ma dwa bariony w sumie. I Katastrof. To nie wygląda tak źle, tylko pytanie, co musiałbym sfuzjować, żeby go mieć. Mitry z Tronem albo z Norn. Mitra mógłby być spoko. Jako materiał do fuzji, tylko chciałbym zaczekać, aż ten nieszczęsny tron dostanie Light Plerone. Wtedy będę mógł mieć Hanan Bariona z Pleroną, co jest naprawdę fajne, przydatne i pozytywne. A tak... no mówię, tak bardziej 70, 71, drugi... Co mogę zobaczyć, co się stanie, jeżeli bym chciał na przykład... Marę sfuzjować. Najlepiej, żeby mnie to nie kosztowało w chuj wie ile. Gimme Mekala z Kaiwanem. Czekaj. Nie pewno? Właśnie tak patrzę, że fuzuje i chyba nie to co trzeba, skoro są bariony. A to już prędzej. Tylko pytanie, czy chcę dla samego tego, żeby mieć Marę? Czemu nie? Zginimy Kale i tak nie będę korzystał. Wielki chuj na Rydwanie. Panie Twitch, to nie tak. Proszę mi nic nie robić. Z czego się seta robi? Fafnir, Flamis, Maradekarabia. Flamis kosztuje za dużo, ale jednocześnie z elementami zawsze jest ten mech, że przywołanie ich z kompendium kosztuje idiotycznie dużo. A jednocześnie sfuzjowanie ich z kompendium kosztuje śmiesznie mało. Bo tak czysto z kompendium mogę mieć go za 6500. Dlatego to jest jedna rzecz, na którą bardzo łatwo się nadzieć i o której trzeba pamiętać. O, jestem element Flamis, o! To jeszcze raz chciałem... Co ja chciałem? Fafnira z Flamisem. Mortal Jihad... Venom... Nie, tak. To nie wygląda jak coś specjalnie dobrego, ale zawsze będzie to sef. Dajcie fuzję. Mam generalnie taki zwyczaj, że fuzuję sobie rzeczy po prostu, żeby je mieć zapisane w kompendium, żeby potem móc wiedzieć, co mogę sfuzjować jak tako. Sef był potrzebny do Ariocha, czyli mogę teraz sfuzjować Ariocha dla jeszcze go. Thor. Skadi Fuki, Skadi Mitra, Skadi Sojki, Iris. Nie chciałbym się pozbywać aż tak bardzo tych demonów, z których generalnie korzystam w tej chwili, więc chyba z tym się wstrzymam. A z ciekawości, co ma Ario? Zasadę to z buffu Barion, ma buffu Barion i Highest Pleroma. Powiem tak, buffu Barion i ma buffu Barion są bardzo fajne, razem z Highest Pleromą, czyli silniejszą Pleromą. A potem patrzymy sobie na jego rozkład statystyk i mamy takie... Ech. Tutaj nie mam połowy demonów. Return. W sumie...
coś jeszcze zerknąć, jak już tu jestem. Tak a propos też wcześniejszego pytania, do czego Glory jest potrzebne. Zobaczę, jak ja obecnie stoję. Czy ja mogę sobie wbić Almighty Mastery 5, czy mi się wydaje? No, 5. You wish to learn. Almighty Pleroma. Kusząca propozycja. Ciekawe, czy jest coś, co ma High Almighty Pleroma. Realnie nie robię tego na razie, bo będę musiał bardzo kombinować, jeżeli chodzi o te... O resistę. Jeżeli bym sobie wrzucił tą Pleromę, więc na razie się z tym trzymam. Dobra, ważnym pytaniem jest teraz, gdzie idziemy. Tutaj jest część... to jest chyba część nordycka, jeżeli mnie pamięć nie myli. Skoczmy, tam będzie fajnie. Tutaj to... Główna ulica Asakusy. Nie wiem, czy widzieliście na mapie, ale mamy naprawdę od zajobu jeszcze rzeczy do zwiedzenia. Więc nie spodziewam się, żebyśmy wyszli z tej lokacji zbyt szybko. Czy mi się wydaje, czy ja właśnie przesunę sobie zapisy? Jest okej. Dopiero co ten się zrobił. To jest naturalny obrót rzeczy. Zawsze jak coś się idzie dobrze, to potem wszystko się jebie. Na szczęście to ja decyduję, kto wygra. Spoiler, wygram ja. Nikt inny. Tak, Grimoire. Szkoda, że nie gospel, ale przeboleję. Dobra, teraz ważnym pytaniem jest, jak dostać się na te bloki. Bo tak, Milan pewnie tutaj siedzi, oczywiście, że Milan tutaj siedzi. Więcej chwały, potrzebuję więcej chwały. Znaczy generalnie w tej chwili mimany nawet bardziej są im potrzebne do tego, żeby je oddawać, bo późniejsze nagrody u Gustawa to w dużej mierze kryształy chwały. Gaduję, że to nie jest tutaj, prawda? A może? Nice! Esencja Skadi. Jaką poziomowe esencje tutaj są? Tu nie przeskoczę niestety. Generalnie ta lokacja, w której teraz jesteśmy, w sensie ta część tej lokacji, w której teraz jesteśmy, ma jeden bardzo upierdliwy problem, mianowicie to, że jest bardzo pionowa w porównaniu do innych. I większość jej się zwiedza poprzez skakanie po tych blokach, spadanie w odpowiednich miejscach. Co, jak zapewne możecie się domyślać, nie należy to najprzyjemniej. Przepraszam, co się właśnie stało? Nie trafiłem. Fajn. To jedyne, co mam ci do powiedzenia, gro. A! On tu wszedł! Nawet nie wiedziałem, że może, szczerze mówiąc. Byłem pewien, że nie jest w stanie. Cóż, jak to mawiał klasyk, dziś dowiedziałem się. A Boże, on mnie nie przestanie gonić, prawda? Chociaż mi te relikwie dajcie. Potrzebuję kasy. Potrzebuję więcej kasy. Dajcie więcej kasy. Dobra, tutaj widzę, że też można wejść na górę. I pytanie, czy to mnie zaprowadzi gdziekolwiek dalej, czy to jest też tylko dotąd?
Chyba też tylko dotąd. O mój święty Boże. Te schody mnie celują. Ależ ja nie znoszę poruszania się po tej części lokacji. Bo na mapie wszystko jest zaznaczone, jakby było mniej więcej na tym samym poziomie, a jak widać, ni chuj nie jest. Tutaj można wejść na górę, to na pewno, tylko pytanie, ile to mi da. Jak już tu jestem, to zobaczę, co mi Amanozako znajdzie. Kasę. Teraz pod uwagę, że potrzebuję tej kasy. Znaczy też nie jakoś bardzo pilnie, ale zawsze coś tam się przyda. W piątce da się zmienić, ale za pierwszym razem przychodziłem grę po japońsku i stwierdziłem, że chcę zobaczyć, jak brzmi po angielsku. Jeżeli nie liczyć demonów, brzmi zaskakująco dobrze. Tyle mogę powiedzieć. Pamiętaj, z moich ust to jest bardzo duży komponent, biorąc pod uwagę, że praktycznie we wszystko gram w undaby, jeżeli to możliwe. Ja widzę, że tutaj to pojedzie sobie jak zwykle. Czy ten Miman będzie tu po lewej, czy na górze? Okej, jest tutaj. Aha. Tu się... Właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj powinno się dać przejść i na szczęście się da. Dobra. Relikwia, relikwia. Muszę wymyślić, co tutaj zrobić. Ten Miman na 100% będzie na górze. Tylko po to, żeby mnie irytować tym, że jest na górze. O, oh, crap. Itama. Ucieknie mi. O, nie uciekła. Ale to miałem z tej strony. Z ciekawości. Za mało. Myślałem, że może przez to, że mamy plus 9, to wystarczy. Byłem naiwny. Co ciekawego, Zio. No nie mam Elec Gemów z jakiegoś powodu. Czemu ja nie mam Elec Gemów? Mam Elec Gem. Cześć. Oh fucking boy. Chciałbym, żeby te Itamy nie miały pierwsze tury. Powiem szczerze, powinienem się tego spodziewać, biorąc pod uwagę, że użycie debilitate'a. Ale wiecie, gdzieś tam w głowie się tliła nadzieja, że może jednak esencja Ogamiego typ 10. Czym jest typ 10? Pochwal się, czym ty jesteś? Ogami type 10. Bardzo supportowa. Revival Chant pozwala przywoływać Revive, to bardzo przydatne. Mepatra, Mediarachon, Safeguard, Abyssal Mask. Czy ogólnie taka bardzo mocna supportowa? Ogólnie, jeżeli ktoś chce grać bardziej supportowo, to zdaje się naprawdę silna. Ale jeżeli ktoś nie chce grać supportowo, to nie powinna go kompletnie odpowiedzieć takich, nie? Kurwa, widzę to. Nie chcę tego widzieć, ale widzę to. Tak, 100% serio i poważnie. To muszę się teraz zastanowić, gdzie się właściwie wchodzi na górę. I dlaczego gdzieś w takim miejscu jak to. Oh boy, zaczyna się dobra zabawa. Realnie to jest miejsce, w którym bardzo łatwo się kompletnie pogubić, jeżeli się nie uważa. Albo jeżeli się nie ma orientacji przestrzennej, tak jak ja. Nie, nie mam.
U mnie, powiedziałbym, że u mnie normą jest sytuacja, w której idę gdzieś, a potem kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jestem. O chuj tej grze chodzi dzisiaj. Ten jabusamy shot nie zadaje tyle, ile bym chciał, nie będę kłamał. Chciałem zapytać, czy ktoś może chce walnąć potaga, ale to nie jest to, czym chciałem, żeby walnę ich potaga. Powiem szczerze, że gdyby nie fakt, że to te fenide. Fafnide. Bogato. To jestem niemalże pewien, że bym po prostu uciekł od tej walki. Zwłaszcza po tym poizonie. Tak wiem. Proszę mnie nie bić za to, co właśnie robię. Tylko czekam, aż się okaże, że ma jakiś bullshit typu zinstakiluj coś, co jest otrute. Dobra, nie. Nawet jeżeli to nie zdążysz tego użyć. Dwie smaczołowski to już chyba wszystko powinny być. Nie ten. Nie po tym, jak znalazłem wejść na górę. A tutaj jak szynka. Daj krzynkę. Czaklebot. No dobra, to gdzie w takim razie może być przejście jako takie? Tutaj nie wskoczę, to na pewno. Tutaj też schody się nie robią, tu nie ma przejścia, więc w tę stronę odpada. Stąd chyba wracam, więc to też nie będzie to. Czy chcecie mówić, że to jest taki bardzo mały skrawek, na którym absolutnie nic nie ma? Poza tym? Obawiam się, że może być to prawdą. Well done. Naiwniej czułem, że znalazłem wejście. Tutaj coś będzie? Jakieś wejście na górę? No nie, tu nie ma. Panie Boże, by to było chociaż na mapie jakoś sensownie pooznaczane. Bo tak to... Nawet nie do końca wiadomo, gdzie i czego szukać. Tutaj na przykład sobie mogę wejść za to i to mi absolutnie nic nie da. To jest idealny bait, żeby tutaj tylko przyszedł Yamato no Orochi i stwierdził, że do Sky stary, wszedłeś, to już nie wyjdziesz. Mam jedno ważne pytanie. Czemu nie wziąłem tego questa? Walkirię przychodzi na wielu ludzi, ale są za młodzi słabi. Nie przydadzą się w Walhali. Mogę ci pomóc? Sleep Jammy, dwa. Powinienem mieć dwa Sleep Jammy. O, ładny też Shower. Na taki deal to mogę iść o każdej porze dnia i nocy. Rusuparion. Hem. Czy ja mogę powtarzać tego questa? Panie. Darmowe, a no i te showery.
Praktycznie. Nigdy nie widziałem tak domowych Amityshowerów. Czekaj, światło zapada po ciemnościami. Ciemnica, a przy okazji schaty się oczywiście musiały zapątać. Jedna rzecz, której nigdy nie zrozumiem, to jak kable od słuchawek się zaplątują w kółkach od fotela. Jest wiele rzeczy, które jestem w stanie zrozumieć, ale to zdecydowanie przekracza moje pojęcie. Może tu się da skoczyć jakoś? Oj, tu się da skoczyć. Przynajmniej powiedzcie, że da się coś z tego osiągnąć, że się tu da skoczyć. O mój Boże. Mogę skoczyć tutaj po... O! Balm of Life, które mam pełno. Wyśmiejcie. Jeżeli tylko po to, to będę delikatnie rzecz mówiąc słony. Widzę tam Mimana. Nie chcę po niego iść, jak jestem na dachu. Z drugiej strony, jeżeli się okaże, że tutaj nie ma nigdzie dalej przejścia. Dawaj. Coś było, że chciałeś słuchawki... Co? Nie kojarzę w tej chwili. Mam glist... Tak, mam glistą. Mam kiepską pamięć i mogę... Mogę w tej chwili zwyczajnie nie pamiętać, o czym była mowa. Cała wina w takiej sytuacji spada oczywiście na mnie, żeby nie było. Ale mówię, kompletnie nie kojarzę. Znaczy ja te sławki, które teraz mam, to mam już ładną chwilę, więc... Czy. Gdzie ty? Tu jesteś. Więc raczej zgadywałbym, że nie chodzi o te. Ołka. I nie jest to Mitama. Zajestwo, tak zwane. O, makarakan, co ja biedny teraz pocznę. O nie, tylko nie makarakan. Straszny makarakan. Nie przeżyję. Nie dam rady. Potężne demony. No i w sumie zaraz 70 będzie z tego co widzę. Czy ten Miman jest na górze, prawda? Oczywiście, że jest na górze. Chyba to jeszcze wracając, bo ja nie zamierzam opuścić tej sefy z niczym. Ja jakoś to ogarnę. To mówię, tutaj problemem jest głównie znalezienie samego wejścia na górę. Jak już to się ogarnie, to będzie z górki. O, gospel. Gospel to bardzo przydatna rzecz. Nie zgadnę, tutaj dalej nie przejdę, co? Nope. Fuck! Me sideways. Jezu. To jest tak frustrująca lokacja. Mówię, tutaj największym problemem tak naprawdę jest znaleźć wejście. Jak już się znajdzie wejście jako takie, to idzie z górki. Bo to też raczej nie będzie to. Zresztą tutaj na razie skoczyć nie da.
Tutaj mam wrażenie, że dopiero co byliśmy i że to nie było to. Że tutaj tylko się przeskakiwało te jedyne odgłosane. I znowu bym się dał w ten sam sposób zaskoczyć tym samemu Yamato, no dlaczego? Tu jest serwer, tu nie wejdziemy. Gdzie to może być? Cholerne wejście. Wiecie, co jest jeszcze chyba gorsze niż samo wejście? Fakt, że potem tutaj trzeba spadać. Żeby pozbierać wszystkie rzeczy, które są na tych blokach. To jest chyba najgorsza część tego wszystkiego. Okej, czyli tutaj znowu nie ma przejścia. Tu już byliśmy. Zresztą, bo kojarzę to. Zostaw mnie, proszę. Gdzie tu może być wejście? Czemu wszystkie strefy nie mogły być po prostu linijne, tak jak na przykład w Tazeusem? Świat byłby o niebo przyjemniejszy. W sumie trochę tak. Z drugiej strony chciałbym, żeby chociaż było zaznaczone w jaki sposób wejście tutaj. Nie proszę o wiele. Zaznaczcie mi, gdzie zacząć, a będę usatysfakcjonowany. To po tych pomarańczowych blokach trzeba było cały czas wejść. Byłoby mi tak smutno i przykro. Zwłaszcza, że to z każdą chwilą tak wygląda. Chwała jest pewnie jakoś znacznie wyżej, co? Nie aż tak znacznie. Ale stąd nie zaskoczę, nie ma chuja, żebym stąd zaskoczył, nie chcę spadać. Ten pewnie do skrzynki dojdę. Esencja trona. I tak pewnie byśmy ją zaraz dostali przez maksowanie go, ale... Ja tak myślałem przez tyle, że tutaj trzeba będzie skoczyć. Teraz tak, tu jest Miman. Do którego nie jestem pewien, czy w ten sposób się dostanę, więc na razie go sobie zostawię w spokoju. Tutaj Fafnir na mnie leci. Na szczęście już przestał. Stamtąd przyszliśmy. Więc chodźmy tu. Chodźmy tu. To coś jest? Nie wygląda. Tutaj są schody, to na pewno. A możemy też na górę skoczyć. Niech zgadnę, skrzynka jest na dole. Jezu Chryste. Nie jest aż tak źle jeszcze ze mną, na szczęście. Tutaj schody, 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 schody. Tutaj będą kolejne schody. Tutaj nic z kolei.
W optymalnym świecie znalazłbym najpierw save pointa, który jest gdzieś tutaj na górze. Zanim zacznę się bawić zgarnianie tego wszystkiego, żeby potem nie wracać całej tej drogi głupiej. Ale to mówię, jest to świat optymalny, który niekoniecznie musi być zgodny ze stanem rzeczywistym. Tutaj kolejny Fafnir. Tutaj nic nie zrobimy w tę stronę. Chyba że spadniemy tu na dół, czego chwilowo nie chcę robić. Aha. Przysięgam, jeżeli tu spadnę, to będę bardzo niepocieszony. Aha, chyc. Aha. Krzywe platformy, moja jedyna słabość. Save point. Mamy to! Let's fucking go! No co, skoro już tu jesteśmy, to się zabawimy, co? Co wy na to? Kiedy ostatnia sto poszło nie tak? Jeżeli wasza odpowiedź jest, że za każdym razem, to pewnie macie absolutną rację. Ech. Chodźmy na górę, będzie fajnie. Ciekawe, jaki potężny demon może czekać w strefie nordyckiej, co nie? What's the situation? Is it truly so difficult to find the human with my knowledge? You're that Nahubino from the Japan branch. Panie, ty we własnej mitologii ojebałeś świat z wiedzy. Za swoje oko. Dawaj klucz. Of course. I would expect no less from a Nahubino. But I'm afraid I can't just surrender it. Nie wątpię. I confess I was skeptical. Even if I were reunited with my knowledge, would that truly be enough to reclaim my birthright? But now a living example has fallen into my lap. I will destroy you and pry the secret of your power from your corpse. Zobaczmy, czy ma rację. Do not worry. Death at my hands shall earn you your place in Valhalla. Mam dziwne wrażenie, że zjebałem z rezistami. Przekonajmy się, czy mam rację, czy nie. Jest okej. Okay. Chyba lepszych rezistów na tą walkę mieć nie mogę. A zobaczmy, Odyn 72. To ma buffu, daj mnie trochę niepokoi, ale... Z zabawnych rzeczy Odyna ma swój wspaniały włócznik Gungnira, który jest najwyższym tierem fizycznych obrażeń, który przy okazji ignoruje Affinity. Ma Charge Concentrate, ma Hades Blasta we wszystkich, ma Zeodine. Ma Thunder Rain, ma buffu Dying Decka. Shit! No bardzo to inaczej. Ale będzie fajnie, zobaczycie.
Chciałbym przypomnieć, że ja jestem na plus 2, on jest na minus 1. Tak zwane, wiecie, nie żeby coś, ale... Szkalowanie poziomów. No ja szkaluję poziomy, owszem. Frajer. No dobra, let's fucking go. A mu jedne. Tysiąc 500. Delicje. Dobra, Micę muszę wymienić, to na pewno. Najlepiej na kogoś, kto miałby przynajmniej Rakundę. Ktoś u mnie miał chyba Rakundę. Ty masz, ma Rakundę. Ty też masz Marakundę. Ja nie patrzę, kto u mnie może potencjalnie przedłużać debuffy. I wydaje mi się, że pod tym względem... Znaczy... Lilith jest efektywnie do niczego ofensywnie w tej walce przez nula, absorbę i tak dalej. Więc już chyba bardziej mi się opłaca Marę wstawić. Siema, Sevik. Padłeś właśnie na bardzo chujową część tego streama i w ogóle, haha. Przepraszam, musiałem. Bez jest to idzie poza Cybermen. I mean, czemu nie? Dobra, jak on stoi z buffami, debuffami? Mam minus. No i sobie mogę to właśnie nałożyć na niego poizona przy okazji. To i tak działa jako ta, jako ta kunda. No i w pizdu i wylądował. Oj, oj mate, oj mate, oj mate, mate, oj mate, mate. Mosiem, mosiem. Ale zaraz będę tanio pływał, holy fuck. Nawet nie wiecie, jak bardzo będzie tanie królestwo zaraz odczyniane. Tylko teraz kto to miał? Ty to miałeś? Nie. Ktoś to ma. Kto miał najbardziej zbalansowany skill w tej grze? Halo? Nie mogłem spodziewać czegoś, co miało fizzbloka. Ty masz fizzbloka i nie masz many. Holy fuck. No i w pizdu i wylądował. Chyba nie będę jednak aż tak zbalansowany, jak chciałem. Jedyne, co mi pozostało, to być clownem. Thank you.
Ja za którymś razem przysięgam, że na pewno go usuję. Wow, zrobił to! Absolutny szaleniec! Dobra kolego, słuchaj, jak chcesz się tak bawić. To tyle ci powiem. Ups. Żegnaj, Idun. Zostałem zmemowany. Bardzo brutalnie. Czy mam kogoś, kto ty się nadasz teoretycznie, tylko czy masz co? Potrzebuję czegoś, co ma nula na elek. O kurwa, no, holy fuck. Monka giga. Ale będzie monka giga. Chwalcie mnie, żeby wstać Tao. Tylko dla buffów. A jednocześnie potrzebuję... Potrzebuję czegoś, co mogę stawić, co mi się przyda. Lilith, nie jesteś demonem, który mi się przyda w tej chwili. No, mam wadę Sefa wstawię. Bo zgadywałbym, że po charge'u pójdzie w Thunder Rain albo w to drugie gówno. Co ja mogę z tym zrobić sensownego? Teoretycznie mogę użyć tego, ale Gnapnera. Teraz tak, on jest na minus 2, więc chwilowo nie muszę nic robić. Więc chyba będzie lepiej pasnę. Laster Candy. Trochę będzie mnie mana niepokoić, ale... Fajnie będzie. No i że znowu użyję dekady. Głupi chuj. Gdzie 900 na hita? Nie, już na... Ale mało. Ja nie używam Naftempesta jako pierwszego ataku, bo zawsze naiwnie się łudzę, że wejdzie kryt i będę miał dodatkową turę, a jednak jest to więcej szans na to, że on wejdzie. Dobra, Toxic Spray. Aj, weź mu przedłuż tę rundę, bo chcesz mnie strzeli teraz. I nie będzie to nic pozytywnego. O, pytno. Długo ten poziom się trzyma. Jezu, ale on go hejci! Holy fuck! Set Everman, co zabijeś Odynowi? Są moje kryty, holy fuck. Potężna słabość. Ale chyba nie muszę przedłużać, więc... Spenetruję go marą. Ej, to sporo zdaje, holy fuck. Nie spodziewałem się, że aż tyle. Aha. Pasa mi się używać medialny w tym momencie. Powiedzmy, że bardziej mi się opłaci po prostu wepnięcie seta. A może chcesz kwitnąć? Nope, szkoda. Okej, okay, skończył mu się poison. Au, to zaboli. Okej, okay, nieważne.
Nie będę kłamał, że nie do końca chcę go w tej chwili bić w momencie, kiedy nie mam buffów na sobie. A jemu dodatku się debuff kończy. On po charge'u i tak używa Gungnira. A jeżeli używa Gungnira, no to nie opłaca mi się absolutnie tego. Nie opłaca mi się używać Fizz Dampnera, bo i tak go przebije. Zobaczmy tak. Kurwa, ale kryty mi nie wpadło dzisiaj. Dobra, muszę przedłużyć... Co, Six Play? Muszę też użyć Laster Candy przynajmniej raz. Jaka jest szansa, że zabije mi to tego nie po charge'u? Za duża. Ta walka za dobrze idzie. Okej, okay, Sedge, żegnaj. To mało. Okej, okay, pomaga Tsuchi. On jeszcze nie zbiera Maga Tsuchi w tej walce, z tego co kojarzę. Ha. Co gorsze, jak patrzę na jego moveset, to ma dwie umiejętności, których może sensownie użyć pomaga Tsuchi. Jedno jest Mabufu Dine, a drugą jest Hades Bass. Kogo mogę wrzucić wtedy? Zastanawiam się, kto mi się przyda tak naprawdę. Podejrzewam, że najlepiej to blokować, po prostu wskrzesić w tym momencie. A set? Nie, set nie miał. Nikt nie miał mnie tych buffów, debuffów. Poda tą dwójką, która jeszcze żyje. Więc mogę tak naprawdę stawić kogokolwiek. Tylko no, fajnie było, żeby ta... Żeby ten demon, który wejdzie, żeby się przydał. Do czegoś. Moje demony z Laster Candy nie żyją. Chciałbym, żeby żyły. Mara żyje. Kurde, niby mam dużo demonów, ale jednocześnie jakbym miał zdecydować, którego chcę stalić, to ciężko się zdecydować. Dobra, niech stracę, chodź tu po Sunoshi. Pytanie, jak stoimy z buffami, debuffami? Kolego, trzeba mu tę rundę przedłużyć, ja nie mogę użyć Laster Candy w tej turze. Niepokojące. Wierzę, że użyję Mabufu Dine. Jak nie, to właśnie umieram. I przedłużamy tę rundę. Bardziej mu się opłaca przedłużać debuffy przez dekadrze. Frajer. Holy fuck, ale frajer. Nigdy nie widziałem równie frajerskiego człowieka. Albo raczej demona, boga, wpływie. O! Od razu lepiej. Teraz zróbmy to tak, zróbmy to tak. Zróbmy to Laster Candy. Jednijmy go z Murakumo. Jeżeli mi nikogo nie zabije,
To jest szansa, że w tej turze padnie. Lmao. Watch me. Patrzcie na to. Lmao. Lmao. Aż to gra jest kurwa prosta, holy fuck. Nigdy nie grałem w tak prostą grę. Dawaj klucz, frajerze. So, this is the power of an albino. I'd regain my own knowledge in time. Ah, such a pity. No niestety, chyba już nie zdążysz. What do you intend for this world? Spalić. I see. So your human sentiment is dead then. You truly have transcended. But I suppose it is no longer my place to say. Hey, the same crutch can be yours. And so is the key of harmony. Czemu te wszystkie klucze muszą być takimi po prostu cyfrowymi cegiełkami? Just one key left. We're almost to the finish line, so don't let up. The Empyrean, otherwise known as the Throne of God, rests at the peak of three pillars. Czy jednym z tych słupów jest harmonia? These pillars are known as austerity, benevolence, and harmony. You have obtained the key to one such pillar, that of harmony. Dziękuję, nie domyśliłbym się tego bez ciebie. While it is true that a great force opposes the natural will of the world, that force must never be denied. Balance is essential for all things. Empyrean? To enact change requires a powerful driving force. However, cześć, Wildeming. A world bereft of harmony will spread. W sensie ci wszyscy ci. Ci wszyscy pseudobogowie to byli Empyreanie? Dobrze kojarzę? Bo już nie pamiętam. Hmm? Huh? You're making that weird face again! Oh, it's the best! I love it! Nie ma ci, ja tego nie lubię. Więc idź w chuj. Odblokowaliśmy fuzję Odyna. To teraz uwaga, uwaga, bo czas na najlepszą zabawę, czyli zbijanie tego całego syfu, który tu został. Nie wiem, czy wspominałem, ale ależ ja kurwa nienawidzę tego czasami. Nie, serio, jeżeli chodzi o zbieranie rzeczy, to to jest udręka i mordęga. Nie, no żarty żartami, ale w pierwszej kolejności to bym chciał sobie zejść i zapisać. I najlepiej nie spadać. Malenia. To jest dokładnie w taki Empyrean, którego w SMT na pewno byś nie pokonał. Słuchaj, Waterfall to takie hasło Tobi. Hey, not bad. 160 mimanów, esencja Zekfryda. Trochę kasy. Cześć, Sylwia. Żeby nie zrobić niczego głupiego, sobie zapiszę. Teoretycznie zgadywałbym, że mając Reflect Fist jestem w dużej mierze nieśmiertelny, ale Gilly McCall już mi dzisiaj udowodniły, że pierdolę głupoty. Więc wolę nie ryzykować. Czy spadając stąd to było niebezpiecznie bliskie?
Vedi, mi spa... io sto cercando, ok, esce bene. Sto iniziando il ne... Ehi, Miman. Ehi! Ogarniam rzeczy! Niesamowite! Więcej chwały... czy ja stąd jestem w stanie spać po skrzynkę? Pewnie nie. Bo nie jest żadne, ta skrzynia jest tam na górze. I za cholerę nie będzie wiadomo, jak się do niej dostać. Wait for it. A może, może, może? A nie, to... Ta skrzynia może być na górze. A, bo to Balm of Life. Okej, okay, czyli to jest ta skrzynia. Dobra. To już wszystko wiadomo. A, to teraz co my tu jeszcze mamy? Mamy tego nieszczęsnego Mimana, mamy chwałę. Mamy drugą chwałę. Ja pierdolę. Zwiedzanie tego gówna jest tak irytujące. Ja już nie chcę. Dobra, YOLO. Jedyne za co naprawdę dziękuję to, że mamy ten i ten pilar, bo bez tego to by była już w ogóle kompletna moldęga. Dobra, to jest to, tam jest Miman i tutaj muszę chyba w prawo zeskoczyć potem? Oj, to było niebezpieczne. Tutaj, tutaj, tutaj i gdzie jest ten Miman? Miman, gdzie jesteś? Przysięgam, jeżeli on jest tutaj jakimś cudem na górze. On będzie tam na górze, prawda? Długo nie widzę. Tutaj niewiele. Ta chwała też będzie na górze, prawda? Chyba, że jest pode mną. YOLO? Ha! Mamy chwałę. Przynajmniej o tyle dobrze. Teraz jeszcze tylko wymyślić, co z tym pierdolonym Mimanem. Gdzie on jest? Miman, gdzie jesteś? Bo on teoretycznie jest, jak patrzymy w tę stronę. On jest tam na dole. Holy fuck! A teraz wyobraźcie sobie robienie tego wszystkiego bez ten pilara. Raczej to oznacza, że... Trzeba się jakoś tam dostać. A żeby się tam jakoś dostać, to trzeba tam jakoś spaść. A stąd chyba nie spadnę tam, gdzie chcę. Chociaż... Może? To chyba nie jest to, gdzie chciałem być. A, chyba, że potem... No nie, to będzie tam aż. Tędy też nie spadnę, co? No on jest tam. Jeszcze raz! Trzeba to przemyśleć. Nie robić się na czuja. Bo spadając stąd, nie spadnę na pewno tam, gdzie chcę. Mogę chyba spaść tu, tylko to niekoniecznie musi dać to, co chcę osiągnąć. Ten Mimam nie jest tam, ten Mimam jest... Gdzie jest ten Mimam jeszcze raz?
A jest jakaś pode mną w tej chwili. Jak tu spadnę, to nie będę tu, gdzie chcę. Już to przebiegłem przed chwilą. Czy ten Mimon jest tu na dole? Tak, on jest tam na dole. Czyli muszę jakoś spaść tam. Dajcie mi to wrócić. Muszę spać innymi słowy. Tutaj jakoś mniej więcej pod siebie. To wygląda, jakby dało się to zrobić stąd, ale jednocześnie wydaje mi się, że się nie da. Jezu, jak się tam spada? Bo nie stąd ewidentnie. Nie jest to też to. Sięga momentami, mam ochotę powiedzieć, że dużo bardziej bym wolał nawigować się obelisk niż to ustrojstwo, po którym właśnie biegam. Może tutaj? Przemilczę to. Nie spodziewałem się, że spadnę aż na sam dół. Pa. Potrzebuję każdego Mimana, jaki istnieje. Znaczy, mam też inne wrażenie, że tam się po prostu wchodzi jakoś z innej strony. I dlatego nie mogę tego ogarnąć. Nieważne. Widzicie, wystarczy powiedzieć, że coś się robi inaczej, a się okazuje, że się jednak robi dokładnie tak. Dobra, gdzieś jeszcze coś. Jeden Mimon jest tam. Cool fucking boy. Pytanie, gdzie on dokładnie jest, bo mi pokazuje, że on jest aż tam. To było niebezpieczne. Chwilę, bo tak, żeby patrzeć mniej więcej na niego, to będzie... O tu gdzieś. On nie może być na tym bloku, prawda? Nie, tam ogólnie wydaje się, że trzeba jakoś stamtąd podejść, a nie tędy spadać. Znaczy, mogę spróbować, ale nie nastawiam się na nic, tak powiem. Bo stąd on jest aż tam. Spróbujmy tu spaść. Czy ja widzę tego Mimana stąd, czy nie? No dole go nie ma. Więc musi być wyżej. Pode mną? Prawie. Tylko mówię, wydaje mi się, że tutaj się nie da zrobić w ten sposób. A może? SMT5 to najtrudniejsza platformówka za osobę Elden Ringa, przysięgam. Nie istnieją trudniejsze platformówki. Metroid chleb przy tym jest bardzo prostą platformówką. A ja ewidentnie jestem chujowym graczem platformówki. To jeszcze raz. Tutaj trzeba przeskoczyć. Po czym tu trzeba przeskoczyć? Mam to. Tak.
Ja, słuchaj, nie zrobiłem tego za pierwszym razem. Jestem chujowym graczem platformówki. Przykro mi. Potwierdzone info. Dobra, i teraz jak się dostać tego ostatniego na dole? W lewo czy w prawo? To jest pytanie. Spróbujmy w lewo najpierw. O mój Boże. To jest już absolutna retardacja. Nie da sobie mówić, że jest jakkolwiek inaczej. Zobaczymy jeszcze tylko, czy da się to odratować, ale nie dziwię się, jeżeli nie. Jaki chip ze szczepionki, halo? Okej, teraz gdzie jest ten skurwysyński Miman? O mój Boże, jak zostałem wszedłem. A, oczywiście, że tutaj nie da się przejść? Czy ja stąd mogę zobaczyć tego Mimana? To jest bardzo ważne pytanie. Ach, mogę, jest tam. Teraz tylko muszę wymyślić, jak się tam kurwa dostać. Czy nade mną coś jest, czego można tam przeskoczyć? Nie. Czy oni oczekują, że ja zrobię pierdolony skok wiary stąd? Bo nie widzę innej drogi. Tam jest za nisko. Nie ma innego miejsca, żeby spać z góry. Spójrzcie nade mną, nie ma nic. Well then! Ten delay mnie zabije. Będzie moim końcem. Nie, żarty żartami, ale granie w platformówki z opóźnieniem jest strasznie irytujące. Pewnego dnia sobie po prostu zrobię tak, żeby mieć ekran ze Switcha wyrzucony na telewizor. I wtedy nie mieć tego irytującego delayu, tylko po to, żeby móc zrobić takie skoki jak ten przed chwilą. W miarę rozsądnie. Ja właśnie zjebałem? Chyba tak. Jeszcze nawet skrzynki z tego nie wezmę. O mój Boże. No, z tym się zgodzę, że o ile ten, o ile muzyka jest spoko, o tyle obszar jest na tyle duży i no siłą rzeczy jest jednolity, tak? Że mamy do niego, powiedzmy, od początku pełny dostęp, tak? I ten. I wszystko się dzieje tak naprawdę tutaj, że nie ma jakiegoś takiego ograniczenia, że najpierw idziemy tu, potem tam, to wszystko się dzieje w jednym miejscu, więc nawet świetny utwór po takim czasie może być odrobinę przejeść się. Ja nie jakbym się bardzo, ale to bardzo uwziął, to wydaje mi się, że mógłbym dzisiaj skończyć tę strefę. Przy czym zakłada to raczej, że nie robię tych, nie robię side questów. I nie zbieram Mimanów przede wszystkim. Niech ktoś z modów puści ankietę, czy chcecie, żeby Mimany były zbierane na Steamie, czy poza Steamem. Nie, no nie. Nie da sobie mówić, że ten skok da się zrobić.
sensie tam z dołu. To trzeba zajść w ten sposób. Nie robię tego Mimana. Idę stąd. Ja stąd idę. Mimany będę robiony poza streamem. Koniec. Widzę, że mam parę questów do oddania. Skąd będzie najszybciej? Znaczy, ja powiem szczerze, że już naprawdę pal licho to, że mi nie idzie, ale po prostu chcę wam oszczędzić oglądanie, jak się z tym męczę. Quest jest tu do oddania, spoko. Zaskoczę najpierw tylko w lewo, żeby zgadnąć te liczby, nie? Bo kasa zawsze się przyda. A czy ja to obejdę? Tak, obejdę to bardzo ładnie. Słuchajcie, tutaj na pewno będzie mi ta makrami nie ucieknie. Ale ja jestem dobry w takie, holy fuck. Dałabym się sekundę. Zio. Let's go. Nawet jeżeli spoduję, to i tak mam efektywnie tyle samo umiejętności. Bo jedyne czego potrzebowałem to, żeby Lili Safia z Bariona. Dobra, ale jestem dziś dobry w przewidywaniu. Powiedziałem, że znajdę mi tam ekran i nie ucieknie. A teraz zobaczmy, który to był quest tutaj do oddania. Tak swoją drogą, jeżeli ktoś by się pytał, te mitamy, które są widoczne na mapie, można po jakimś czasie spotkać ponownie, ale one dość długo się respawnują. Na szczęście są też takie, które... Znaczy... Też takie. Przede wszystkim są te ciemne mitamy, które dają gospele. I one też się respawnują, co jest bardzo, ale to bardzo przydatne, pozytywne i w ogóle. Czy ja zgarnę stąd tą skrzynkę, która tu jest? A tutaj są siostry z Pierdoksy. Tu jest skrzynka. Właśnie pytanie, czy w tej skrzynce po prostu... Jest coś, co już miałem, czy... Nie, to jest esencja Topaz. Da. Wiecie co, jak już tu jestem. Skoro i tak już przybywam w tej okolicy. I skoro dzisiaj tak dobrze, pięknie i w ogóle mi idzie, co pojedzie na dziadka Zusa? Leczmy się tylko. Najgorsze jest to, że jakbym chciał używać tej Idun tutaj, to ona bardzo intensywnie dostanie w pierdol, bo jest podatna na Zio.
Cześć, Zeus! Lubię ten design Zeusa. What's all that racket? You're Tsukuyomi's mongrel. Come to try your hand at deicide? Zapijemy. Niezdrowe napoje. I've had enough nasty surprises. I looked for the human with my knowledge, and you know what I found? The demons already killed them. Uff, najgorzej. Now I'm stuck wasting time until another human with my knowledge comes down the proverbial pipe. But a few centuries is nothing. Zielony. I can afford to wait until my next human. Go w 13. At the very least, I've more than enough time to play with you. So let's have some fun. Masz inną definicję zabawy z progresywną. A to jeszcze raz, co ty miałeś? Lubię tego typu umiejętności, wiecie? Naprawdę je uwielbiam. A do tego charge z Pearsem. Blaster Candy. Almighty Sealer, Mazeldine. Tarunda Rakunda w jednym z fizycznym atakiem. Crit Blade. Joy! Fucking gun. Nie, na pewno nie skończy się coś dla kota. Prawda? To ma. Oczywiście, że to skryta. To jest takie. Nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewałem, ale nawet mi to nie dziwi. Ja wiem, bo zmora kumo. No. Powiem tak. Moja obecna ekipa sprowadza się do tego, że protagonista bije wszystko w Aten, a reszta mu supportuje. Wadajcie mi kryty! Ha. Śmieszna sprawa. Bo ta obecnie niewiele może. No co, Mara wraca? To raczej zamiast Smithy bym powiedział. I mean, zawsze mogę po prostu zrobić to... Czy wystarczy ci to, czy nie? Może nie wystarczyć. No zróbmy tak. Co mi szkodzi? Tu wejdzie wtedy Mara właśnie. Dobrze, mediamy na wszelki. Mediamy. A będę ambitny. Aż nie, są. Na Somę jeszcze za wcześnie. O. Tak się boję o tą Marę, tak by the way. Ładne kryty, podobają mi się. Frajer! Dobra, ja muszę kończyć debility, więc trzeba będzie debuffy poprzedłużać. Bez kryta, bo po co?
Heal after Candy. Wyglądasz git póki co. Ale mało. Ale będzie nakurwiane. O mój święty Boże, ale będzie nakurwiane. Czujecie to? Czujecie ten smak w pierdolu? Chyba hamon tutaj jest tym pomysłem. Ale ten za to jak najbardziej dobry. Dobra, teraz może za to użyć samy na sobie. Debuffem ma, więc jestem w miarę bezpieczny. Gdzie są dżemy? Daj mi for dżema. O nie, bedów. Ale w razie powinno wystarczyć. Essa. Ale to już nie jest taka essa. Zbiera Magatsuki. Na co on może Magatsuki zbierać? Patrząc po skillach Maziodain. Nie używał Kelaunosa w ogóle. To mnie strasznie niepokoi. I mean, z rzeczy, których może użyć sensownie, jest Maziodain, Kraunos. I mean, jeżeli pójdzie Kraunos, to i tak wiele z tym nie zrobię. To jest ten problem. Dodatko timing jest bardzo niefortunny, z tego co widzę. Maziodain. To nie jest tego spodziewać. Dobra, ta Norna musi to zwrócić, to przede wszystkim. Potrzebuję tych buffów, ok? On tak naprawdę... Ja rozumiem, że szło mi dzisiaj odebinać za dobrze i w ogóle, ale... Come on. I co tego nista umiera? No nieważne. To mało. Jezu, to Norna. Skończyli mi się healerzy, co jest bardzo niepokojące. Czy ktokolwiek Sus będzie miał tę rundę, żeby ją przedłużyć? To było dosłownie tylko po to, żeby przedłużyć tę rundę. Tak, żeby nie było wątpliwości.
Panta Spell nie jest aż takie złe. Nie ma nikogo, kto może mieć Laster Candy teraz. No, ale no, miała na tyle many, żeby je rzucić, tak. Chyba. Damy radę. Od dłuższego czasu nie mogę nawet znaleźć chwili, żeby ten, żeby zaatakować. I to mnie bardzo nie cieszy. Dobra, to nie powinno być mało. To pytanie, jak on z buffami stoi. Nie ma tragedii. Czy jest też kogo mogę bezpiecznie wstawić teraz? Lilith jest tak jak ostatnio, że dosłownie nic nie może zrobić. Dobra, zróbmy tak. Ty możesz się somnąć. Sama. Ty możesz Toxic Spraya. Ty pasmi. Mówię, muszę go zacząć bić przede wszystkim. Kurwa. Jeszcze sodu użyłem. Jezu. Ale mu się ta runda kończy. O mój Boże. Holy fuck. Nie wiecie co, ja to pierdolę. Idę na solo z Zeusem. Nie żartuję. O, wow. No jak dalej tak nie będę trafiał, to na pewno nie wygram. Oh boy, jestem martwy. Nie, w tej chwili nie ironicznie jestem martwy. Słuchaj, to nie, mogę nie być martwy, ale to wymaga dużej ilości LNG.
Helma. Zapomniałem o tym, że mamy Enduring Soul. Kompletnie o tym zapomniałem. Wow. Madnesli, nie jebie w dupę. On siebie jebie w dupę. Czym jest ta walka? SMT5 w pigułce. Madness Glint i tak by mnie raczej zabił. No, well, było za dobrze dzisiaj. Jezu, ten Madness Glint mnie tak ujebał w dupę. Niefortunne. Ale przynajmniej wiem, że to jest do wygania. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak długo siedziałem na solo, tak naprawdę. Jakbym pamiętał, że mamy Enduring Soul, to może by to lepiej wyszło. Moje, spróbuję jeszcze raz. Bo wydaje mi się, że tak naprawdę jedyne co poszło nie tak, to domina RNG. Be careful. Hej. Gdzie jest moje skipowanie kascenek? Które niestety nie działa do końca. Dobra, tym razem nie będę malował tury na Spyglassa, więc o tyle dobrze, że mogę sobie po prostu pasnąć. Daje mi to zawsze pół tury więcej. Chwilę, pas. Chcę to robić. Beautiful setup. Zeus też widzę, że zaczyna bardzo dobrze. To co ja tam stawiałem? Mare i Fusunoshiego chyba. Chyba, żeby wrzucić kogoś, kto ma mepatę. Kto u mnie miał mepatę? Ty masz mepatę, Jezu. Ktoś jeszcze u mnie ma mepatę? Mógłbym przysiąść, że ktoś jeszcze u mnie miał mepatę. Ale jak to zwykle bywa zwyczajnie, który mógłbym przysiąść? Taki demon rzeczywiście istnieje. Fuck. Czar w tej grze nie daje aż tak dużo, szczerze mówiąc, więc nawet nie wiem, czy mi się go opłaca używać.
Przynajmniej Baryon jest w miarę zasadnie biją. Dobra, to jest bardzo fajne. I ja muszę teraz ktoś... Wszystkie debuffy mu się kończą naraz, wyśmienicie. Ale fajne kryty. Minus death. Minus atak. Media rama. No i dobra. Możesz to robić cały czas, Zeus, nie obrażę się. Nie widzę powodu, dlaczego miałbym teraz nie użyć Laser Candy. No i dobra. O mój święty Boże, czy wy widzicie ten pasek Magatsuki? Klepanko, zależy co zrobi w tej turze. Ale to był zaskakująco przyjazny Madness Blind. Dobra, z tego co pamiętam, to potem robił Mazyodań. A to jest przy okazji czeszka mnie ostatnio udupiła. Że zapomniałem kompletnie o tym, o Mazyodań. Are ready for a miracle? Takie obrażenia to ja rozumiem. Proszę się o to trochę, tak szczerze mówiąc, bo powinienem już wcześniej użyć tego Dampnera, żeby przypadkiem nie misnąć. Ale po jestem. Skryta. O, jemu trzeba obronę obniżyć. To weź na wszelki wypadek Bedchaina. Zaszkodzić nie zaszkodzi to na pewno. A teraz te candy. Dobra, tak może być. Nie, to szybko mu to weszło. Mam wrażenie, jakby dopiero co tego używał. Ktoś też mówił o misach? Ja nie chcę nic mówić, ale to ja jestem na plus 2 w agility. A nie on. Jeden i drugi buff trzeba przedłużyć. O, pojedno wszedł. To zaskakujące. Nie, ja po samej jedynie rekomo. O,
Oh boy. Zaj po prostu tak, dla bezpieczeństwa. Buffy ma. Weź pasmi. Zróbmy tak. Tym razem pamiętam, że mam Enduring Soul i naprawdę musiałyby się zdarzyć bardzo dziwne i nieprzyjemne rzeczy, żeby protagonista umarł od tego. A że nie chcę ryzykować, to po prostu wezmę, zlifestonuję. Teraz chyba jest fizycznie niemożliwe, żeby umarł. Aha. Dobra, powiem tak. Idę go zajebać. O, jeszcze żyje. Powiedziałem, że idę cię spenetrować analnie. Dziękuję. Ale aż taka jest łatwa. Za pierwszym razem tak pokonywać bossów, ja nie wiem. Hell of a fight, boy. You're a feisty one. If I'd found my Nahobino form, we would have seen. Gdyby on znalazł swoją formę Nahobino, to ja bym już dawno został zmieciony. But no man calls Zeus ungracious. The key is yours. Dzięki, stary. Trzeci z trzech kluczy. But I'll be expecting you to take the throne with it. And to make me look damned silly if someone beats you to it. You hear me, boy? Tak, tak. Taki był i tak mój plan. Mamy ostatni strzek kluczy. Yay! The Empyrean. Otherwise... Bla, bla, bla. Trzy słupy. Klucz benevolencji. Tak wiem, że to nie jest słowo. For the sake of his people, he must also possess a deep sense of kindness. As an absolute being, one must never forget the power of benevolence. Nie wiem, Machiavelli by się nie zgodził. You have obtained all three keys representing the three pillars of the Empyrean. You now have the right to tread the same path that the Creator and I once did. Że ty? Że co? Follow the goddess. Make for the Empyrean. What's wrong with me? O, wow, teraz to ona zaczyna zauważyć, co z nią jest nie tak. There you are. I finally found you, Amanazako. This is bad. Very, very bad. Sorry, I gotta run. Just promise you'll come see me again later, okay? Cool. It's a promise. Z Bogiem. You won't escape. Czy to oznacza, że wreszcie możemy jej się pobić? To ważne. Dużo expa. Bardzo mi się podoba, że praktycznie każda umiejętność Mary to jakiś żart na temat seksu. Alright. Najgorsze jest to, że... Aż sobie, patrząc na to, jak często... Aż może... Nie no, no i tak praktycznie nie atakuje. Więc może rzeczywiście za i tak. O widzisz, tobie Nurfals jak najbardziej się przyda. Na przykład teraz ten telefon. Dobra. Trzeci z trzech kluczy ogarnięty. Ej, ale może dzięki temu będziemy mogli w końcu pójść i ją zabić. Cześć, co? Znaczy co?
Chwilę, hold up. Muszę jej sprawdzić, czy możemy jej się zabić. Ja chcę ją zabić. Zapisz. Jak się teleportnę, to zapisz. Aczkolwiek przysięgam, że jeżeli lecimy teraz do Nowio, to coś mnie strzeli. Galnie, jeżeli by nam bardzo zależało, to moglibyśmy teraz jeszcze przejść do endgame'u, ale jako, że zostało mi sporo questów pobocznych, to podejrzewam, że najpierw tym się zajmiemy. Pierwszym z nich jest zajebanie o Monozoką. Nie, że szkolową o Monozoką, ale spierdolaj mała głupia kurwa. Znaczy co? Nie pamiętam, jakie one mają osobowości, szczerze mówiąc. Spróbuj tak zrobić. I na bogłę, jeżeli zobaczysz, że to będzie... No to sobie pobiegamy, przyjaciele. Mam nadzieję, że nigdzie się nie spieszycie. Mamy tylko 10 faz księżyca do oblecenia. Ślicie donaty, których nawet nie mamy w zaprojektowanych. To tak, żeby zaproponować w międzyczasie jakiś temat do rozmów. Co sądzicie o wczorajszych streamach Sony i Nintendo? Mnie na przykład stream Sony kompletnie wszystko jedno, bo nie rajcuje mnie żaden z tytułów, który został tam przedstawiony. Wiem, że Sevik jako tako dużo pozytywniej podszedł przez to, że były tam tytuły, które jego interesowały. Mnie natomiast bardziej powiedzmy Nintendo zaciekawiło, to przede wszystkim fakt, że o, Fire Emblem w końcu, o, wszyscy nienawidzą pasty do zębów ciany i w ogóle, ale mnie ciekawi, jak to wyjdzie. Ja też przyznam, że jeżeli chodzi o Tekeny, to ani nigdy za wiele nie grałem, ani nie jestem wielkim fanem. Trzej fani Pikmina też. I know, right? Żartuję sobie, wiem, że jest ich dużo. Całych 5. Każdy Pikmin, który był w telefonie Miyamoto, to jest jeden fan Pikmina. W ogóle nie wiem, jak oglądałem te streamy, to sobie zdałem sprawę, jak ogromnie dużą kolejkę JRPG-ów mamy do ogarnięcia w tak zwanym międzyczasie. Zresztą niedawno zacząłem sobie przechodzić Xenogears i odkąd parę innych rzeczy mnie zaangażowało, że tak to ujmę, to nie mogę się wziąć, żeby wrócić. Monozako's on the verge of going berserk. I'm going berserk! Hold it back. You have to take my power. Znaczy ja bardziej, jeżeli chodzi o konferencję Nintendo, to się śmiałem trochę. Wiem, że Sevik zaraz mnie pewnie zacznie za to wyklinać poprzez czasy. Ale po pierwsze edycje chmurowe, po drugie Metroid Copium. A, czyli ona repelowała elektryczność. Fuck me sideways. Na szczęście jest jakieś 20 poziomów niżej. Więc mogę mieć na nią w dużej mierze wypierdolone i nic złego się nie stanie.
Nu se scadi pe unde m-am bufut bade. Ciekawości. Ile w tej chwili zada Murakumo? Nice. Ah. She. Oh, heavenly counter. Oh. Nie obchodzi mnie, że jestem w tej chwili brutalny. Ona to kurwa zasługuje. Wow. A, to przeżyła. O, energy drain! Kurwa, myślałem, że poison ją zabije. O, zbiera Magatsuki! Oh no. Anyway! A, aż to jest kurwa satysfakcjonujące, holy fuck. Już się ogarnęłaś? Update. We have obtained a concentration of Amonazako's power. We can use it as an essence. Yay! Dostaliśmy esencję Amonazako. Where is this? Where am I? What happened to me? Oh, I remember. I couldn't control my power and started losing it, right? Totally. Dla tych, którzy może nie byli przy mojej pierwszej próbie podejście do Amonazako, powód, dla którego przechodzę tutaj 20 poziomów później niż powinienem, to fakt, że ma diorama i mnie wkurwiała tym niemiłosiernie. Z bagiem. A, możemy ukończyć questa. Na razie się wrócę. Helicovery. Do czego cię zainspirowałem, bo aż się boję? Z ciekawości, jak wygląda ta esencja? 76 poziom, by the way. Azio Barion. Sun Barion. Thunder Rain. Almighty Pleroma. Silna esencja. A jeżeli chodzi o Affinity, to ma taki sam jak miała, więc jeżeli byśmy... Spójrzcie, wyobraźcie sobie. Mieć na protagoniście z tym setem null fire, null ice. Holy fuck, ale to by było OP. By było nie OP. A zobaczmy, czy ja nie miałem tutaj jeszcze jakiegoś questa do zrobienia. Oczywiście, że miałem tutaj jeszcze jakiegoś questa do zrobienia. Tak, już tu jestem. Why not? Tylko którędy będzie najszybciej? Stąd? Chyba. Mam nadzieję, że stąd. Jak nie, to się cofniemy do tego pierwszego. A ja nie zapisałem, by the way. Dobra, teraz jak mogę szybko dostać się tam, gdzie chcę? Szybko? Zapomnij. Nie, serio, chyba naprawdę będzie szybciej, jak wrzucę tego pierwszego. Jeżeli dobrze myślę, to tam powinien Bal siedzieć, a Bal pewnie będzie na poziomie już zdecydowanie bardziej adekwatnym do mojego w tej chwili.
O, nie było nic w trzeciej części serii Chronów. Literalnie nie dbają o fanów. O, chujowy. Nie da się oglądać. Nigdy więcej nic od nich nie kupię. O. Ja serio. Liczenie na to, że powstanie cokolwiek więcej w stronę, to jest już kompletne kopium. Radical Dreamers to nie jest część sagi Chrono. Czy mam w nazwie Chrono? Nie, no właśnie. Wiecie co, powiem wam, że oryginalnie ta osoba, która tutaj siedziała, dużo bardziej odpowiadała temu, jak się do niej idzie. Bo jest to spirala normalnie jak w kiblu. A siedział tutaj nasz wspaniały pan i władca Belphegor. Więc to, że teraz siedzi tutaj niejaki Baal, to jest kompletna porażka i nieporozumienie. Czemu mam wrażenie, że Baal też miał jakieś parę różnych designów w SMT? Wiem, że zazwyczaj wygląda podobnie, ale jednocześnie podobnie, ale nie tak samo. Okej, czyli on chce przenieść naszą duszę. Po moim kurwa trupie. Nope. Znaczy... Baal ogólnie nigdy nie był jakoś specjalnie stary. Tak mi się wydaje. Co na poziom? 69. Nice. Czemu ją Skadi? To się źle skończy. Właśnie nie, Skadi w sumie może być, zależnie od jego słabości. O, jeszcze podatny na bucho, to już w ogóle. Na zjedzenie... Ale bufu barium poleci. Jedzą na free HP. No dobra. Teraz ten test. Może to jest wejdzie. To przy okazji się dobije też na minus 2. Obronę. Od razu lepiej. Nawet nie bijesz tak mocno. Cofam to. Kurwa mać! O, nie bij aż tak mocno! Wracaj tu wolno, kurwa. Najgorsze jest to, że ja z tym utworem mam głównie złe wspomnienia. A, ja miałem tutaj te lądy. Ale to wiele wyjaśnia odnośnie obrażeń, które mi zdawał. Wracaj tu. Wystarczy teraz w Skadi. I no umiera od Maziodine. Albo od Mistrasza. Ok, nieważne. Dobra, co możemy sensownie zrobić? Zobaczmy. Piano player, nie wydaje mi się, Water Surfer na pewno nie. Mogę raz na festem. Bez kryta, idealnie. A przedłużmy debuffa. Barion. Pożałuję tego, co właśnie robię, ale kto by się przejął takimi debiutkami? Nice. Au. Co mamy do Links of Whatever? To patrzcie na to. Patrzcie teraz.
Watch me. Ah, das bringt mir was ein, ja. Also, es ist ein Kreis, da ist es da, oder? O nie, najgorzej. Ok, strasznie dziwnie, że Bala akurat ma trzy tury. Nie wiem, jakoś jestem przyzwyczajony, że bossowie mają po dwie tury, albo po cztery tury. Ogólnie parzystą liczbę, tak? Co jest, kurwa, Megidola? Ja tego pożałuję, prawda? Pewnie tak. Ale będzie fajnie. Nie powinienem tego robić, holy fuck. A nie, ważne, Adrenaline. Okej. Okay. Nie ukrywam, kompletnie nie spodziewałem się single targeta po Magasugi. Na szczęście mam Enduring Soul. Dzięki Bogu za Enduring Soul. Kurwa, kryty z buraku, moja pierdola. Ależ to jest zbalansowane. Kiedy masz fraj kugla? Tylko, że nie powiem sobie, że lepszego, bo to jest bardzo podobne. O, gdzie schowali mojego Balzebula? To jest mam bóstwa. I teraz muszę z tym gdzieś wyrosić. Ogólnie wydaje mi się, że mogę mieć teraz sporo questów do poddawania. Tylko muszę zobaczyć, gdzie dokładnie. To nie. To już też tak się nie będzie na ślepo. Oj, Sevik, nie wiem, jak tak można. Czy tu jest coś do oddania? Nie. Tutaj nie. Tutaj jak najbardziej. Nie, ten dokumentów nie jest na streamach. I mean, jeżeli przychodzisz to samo drugi raz, to wiadomo, że zupełnie inaczej się na to patrzy. To podejrzewam, że ja podobnie bym teraz miał z Orim. Hehe, bujanie się. Tak, Amanozako, bla bla bla. Co dostanę w nagrodę? O, kryształy chwały. Przydadzą się. Dobra. I gdzie jeszcze mogę oddać? Tutaj mogę tylko jednego. Stąd chyba będzie? Dwa mogę. Minusową pojemność, o nie. IQ zera absolutnego. Oczywiście w skali Celsjusza. Nie, czekajcie, ja szybko zaraz wracam.
Hej, witajcie, to jest Polota. Wraz z plątaniną kabli od słuchawek. Dobra. Gdzie ja chciałem się udać? Tutaj najpierw. Ale tak, żeby nie było. Jeszcze parę questów mi zostało do podrobienia, więc nawet nie liczę na to, że na kolejnym streamie już przejdziemy w dalej fabułą. Tutaj chyba trzeba było... A w sumie jak już jestem, to wezmę relikwie. Czy. Powiedziałem wezmę. Ale generalnie to chyba trzeba było tutaj na górę wejść, tylko... Gdzie to się wchodziło na górę? Mój odwieczny problem. Bo to jest na górze, nie, ale prawda? Tak, to musi być na górze. O mój Boże, i to bardzo na górze. Czy ja będę musiał to obiec tak bardzo dookoła, jak mi się wydaje, że będę musiał to obiec dookoła? Tak bardzo dookoła, że aż się zacznę zastanawiać, czy nie lepiej było przyjść z innego punktu. Dobra, nie jest aż tak tragiczny. Nie powiem, że jest dobrze, bo skłamałbym. Wielutnie wręcz. Tutaj oczywiście nie wskoczę, bo po co? Pociąg mi ode mnie przekazał, ale... To boli fondata. Serio? A, bo ja mam dwa demony. Ja się nie leczyłem. No nie, on miał tu. Ja się proszę. Zdaję sobie sprawę, że się proszę, żeby nie było. Ten odgłos. Absolutnie mi się nie podobał. Cześć, pod Natalia, chciałeś maczułówki. Ej, 3 critical gemy! To jest dokładnie to, czego potrzebowałem w swoim życiu. Przynajmniej posunął się i nauczył się critical gemy. Coś ciekawego wykułeś? Esencja Fafnira. Wow! To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Not. Ty szes. Tak, żeby nie zrobić niczego głupiego na koniec streama. Wyleczmy się, zapiszmy. I skoczę oddać jeszcze tego questa z balem. To skąd będzie najszybciej? Bo to wygląda, że absolutnie znikąd. Nie będzie szybko. Czekajcie, jestem... Tu. Pewnie najpierw trzeba było spać w tę stronę. Przebiec tędy. I pytanie, gdzie odbić? A ja tu w prawo w ogóle nie odbiłem. Tam coś może być. O nie! Czemu mi to pokazaliście? Byłbym dużo szczęśliwszy bez tej wiedzy. A tak to teraz muszę tu przejść. A hej, tutaj akurat nic nie ma. Normalo. Chyba, że czegoś nie widzę. Ale tak, nie będę wnikał. Ja w niego nie wbiegłem. Znaczy, gra twierdzi, że jest inaczej, ale... Nie będę się z nią sprzeczał o takie dobiadki. To jest dla mnie, niż myślałem, że zada.
Tasta na Dawid. Żartowałem. Nigdy chyba nie zrozumiałem, jak działają te szanse na trafienie w tej grze. Bo ewidentnie bycie 15 poziomów wyżej też sprawia, że nie trafię. Oho. Chyba koniec z memowaniem. Albo i nie koniec z memowaniem. Bo ta jebana Fogna mnie zabije. Cyberland doing so. Nice. Miałem już jego esencję. Imperial Animus. Chakra Drop. Dobra, czy ja miałem iść nie tu, tylko na następnym jeszcze. Czyli dokładnie rzeczą mówiąc, oto. Na szczęście Lugaru się już mnie boją, więc nie muszę się martwić, że będą ich biegać przed twarz. Jest to nie, że powiem, że tam nade mną jest ta Mitama. I to nie wiem, czy nie złota. I w dodatku chyba trzeba tam spaść. Co by za łatwo nie było. Tędy. Jak już tu jestem, to relikwie zgarnę. Hej, Demeter. Ty mała głupia kurwo. Nie wybaczę ci nigdy. Masz ważne sprawy. Jestem pewien, że oznacza to, że już nigdy się nie spotkamy. I całe kurwa szczęście. Ukośnik F, by the way. To co, na pewno uda mi się spaść do tej Mitamy. O mój Boże. Potrzebuję więcej demonów party. Loki jest nieironicznie jednym z najlepszych demonów w tej chwili, jakiego mogę mieć na tego. Na Mitamę. Cześć, droga. Głównie dlatego, że ma praktycznie wszystkie żywioły podstawowe. Spada część tylko jaką ma, ale jak widać to wystarczy. 72. Idolo. No i dobra, jeżeli chodzi o questy do oddania, to chyba wszystkie. Tu niestety mam jeszcze jednego do wzięcia i będę musiał się tym zająć. Plus 99, nie do końca. SMT5 bodaj jest 255, a i co do tego nie jestem pewien, czy to jest cap. Z questów oprócz tamtego do wzięcia mam jeszcze sprawę z konsu. Jakby ktoś pytał, dlaczego nie było widać, gdzie jest sprawa z konsu, to już pokazuję. W Minato mamy odblokowany nowy punkt w Odaibie, do którego możemy się dostać tylko poprzez World Park o takie. Więc tam na pewno się też będziemy musieli udać. A teraz tylko skoczę jeszcze tutaj. Zobaczę, czy na 72 wpadło coś ciekawego. Zobaczmy. Specjalne fuzje.
Oden na 77 i potrzebuje Tora ewidentnie. Czy to jest Bal? To jest Bal. Holy fuck, on wymaga 93 poziomu. Wymaga Motta, Belfegora i Mithrasa. Jak przejebane jest to endgame? Nie aż tak, szczerze mówiąc. Mogło być gorzej, to na pewno. Adamalech. Ach, z Mistego Spanita jest całkiem w porządku, supportowym demonem. Acid Candy, Bumbus, dwa Bariony, Mediarachan. Brzmi rozsądnie. Adamalech na szczęście ma swojego... Znaczy, to jest umiejętność, która w teorii jest fajna, w praktyce i tak chcemy debuffować przeciwnika, więc to, że znosi buffy, zazwyczaj nam nie robi kompletnie różnicy. Yamata no Orochi, Tatamohia, Jezu Chryste, mam flashbacki. Czyli to też nie jest parę demonów na wysokim poziomie, których jednocześnie nie wiem, czy chcę. Uroki SNT. A to jeszcze pytanie tylko co do Mirakli. Nie stać mnie. Zastanawiam się, czy stać mnie na fizyczne. A ile mam tych kryształów chwały? W takim razie mi powiedzcie. Dużo. Zaraz się okaże, że będzie mnie stać. Na jeden poziom. Na oba na pewno, nie? Dobra. Balmów nie ma, więc nie będę dawał. No dobra, to wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby sobie skończyć na dzisiaj. I tak z tym trwa zaskakująco długo. Aczkolwiek tak jestem bardzo zadowolony z postępów, które poczyniłem. Na przyszłym streamie czego można się spodziewać, to tego, że zrobię tego questa. Spróbuję porobić questy związane z Konsu. Wydaje mi się, że w międzyczasie sobie pobiegam, pozgarniam imany, skrzynki i tak dalej. I w ogóle tego nie mogę robić jeszcze przez 8 poziomów, a efektywnie przez 28. A jest wymagane do trendingu, co mnie niezmiernie wkurwia. Więc podejrzewam, że po prostu tego nie zrobię. Bo szlak mnie trafi. Mówię. W międzyczasie tak zwane sobie pozgarniam te wszystkie rzeczy. Jeżeli będzie coś godnego odnotowania, to po prostu o tym wspomnę. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na przyszłym streamie jako tako, który będzie się przeszło siadę, żeby nie było, zrobimy jako takie postępy fabularne. A w sobotę ma nie Elden Ring. Także na dziś to było na tyle, dzięki wam za przybycie, trzymajcie się, po! Cześć!